Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, przyszedł czas na rozpoczęcie kabełszowego letniego Grand Prix w skokach narciarskich w DSJ-cie. Zaczną się one przez kwalifikacje w Wiśle Malince. Oczywiście, jakby ktoś nie wiedział, Wisła leży w Polsce. Rozpoczynamy więc kwalifikacje do pierwszego konkursu letniego Grand Prix, kabełszowego letniego Grand Prix. Jak widać, jest lipiec, dokładnie 8 lipiec, wiatr z boku 1,5 metra na sekundę, jest zieleń, trawka. Rozpocznie Stefan Kraft. Ładnie leci wysoko, ale dosyć krótko Stefan Kraft, 113,5, 18. Na razie oczywiście prowadzi Tomasz Wanczura, Norwek. Bardzo ładnie wyszedł, bardzo ładnie wysoko leci i to będzie ponad 125 metrów. 127,5. Ładnie tutaj po trawce do góry podjeżdża. I kolejny z Austriaków, Michal Hajbek. Popatrzmy na Austriaka. Trochę za agresywnie chyba leci, moim zdaniem. Chociaż wyciągnął te metry. 123,5 i jest na drugiej pozycji, tuż przed swoim rodakiem. Jernej Damjan. Słoweniec, za bardzo V. I blisko. A może będzie trzeci. Jest trzeci. 114, 18, 18,5. Kolejny z Austriaków, Jan Hurl. Przypominam, to tylko kwalifikacje. Tu nie ma co się stresować. Wysoko. I ponad 120 metrów. 122, ładne noty. Będzie ciężko. Ciężką przeprawę będą mieli Polacy. A na treningu to 3 Polakami byłem na 3 pierwszych pozycjach. Oj, chyba krzywo trochę wyszedł Jewgeni Klimow, ale również ponad 120 metrów. A tu jest HS 134, Yukiya Sato, który w poprzednim sezonie bardzo ładnie latał. Trochę zbyt V. I nie ma 120, 118,5, samo 18. To jest 5. pozycja. Kolejny z Japończyków, Junshiro Kobayashi. Trochę za wcześnie się wybił, ale ładnie szybuje i powinno być ponad 120 metrów. 121, 18. I popatrzmy na kolejnego z Norwegów, Robina Pedersena. Oczywiście na początku nie powiedziałem, ale mamy 60 skoczków. A Robin Pedersen pięknie skacze. Pięknie, 124 metry. I kolejny w tej pierwszej dziesiątce z Japończyków, Noriaki Kasai. O Jezus, trochę źle wyszedł, ale już ustabilizował i również ponad 200 metrów, a spóźnił, krzywo wyszedł. I na razie na 6. pozycji. A teraz Domen Prevc, trzeba na niego uważać, bo on niesamowicie odlatuje. Ale za wcześnie się wybił. No i pierwszy z Polaków, Piotr Żyła. Proszę popatrzeć. I Piotr Żyła raczej będzie w konkursie, na 5. pozycji jak na razie. Moim zdaniem będzie. Piotr Żyła na pewno będzie w dzisiejszych zawodach. Popatrzmy teraz na Kevina Bicknera z USA, bo on strasznie spóźnił, że się zagadałem. I Kevin Bickner najsłabiej, 91,5 metra. Karel Geiger, niemiecki skoczek, bardzo utalentowany, który bardzo wysoko tutaj leci. To może być najdalej. Jednak drugi, 125,5. Już widzimy pierwszych 4 zawodników, w tym 2 Norwegów, ma udział w dzisiejszych zawodach, w dzisiejszym konkursie indywidualnym tuż po kwalifikacjach. Daniel Huber 117,5, a tymczasem Andreas Alamomo, Finn. Ależ agresywnie i to jest drugi najsłabszy skok i raczej tych 2 panów nie zobaczymy w dzisiejszym konkursie. Mariusz Lindvik, kolejny z Norwegów. Czyżbyśmy mieli trzech Norwegów już w konkursie? Zobaczmy, bo bardzo ładnie leci, bardzo wysoko, przejrzyście, tak jest! Trzech Norwegów, nawet pierwsze miejsce, piękne noty. Trzech Norwegów już ma pewny udział w dzisiejszych zawodach, w tym jeszcze dwóch Austriaków i Piotrek Żyła. A czy Jakub Wolny będzie już tym szczęśliwcem i będzie miał spokojną głowę? Popatrzmy, bardzo ładnie, wysoko Jakub Wolny, za bardzo faul, 120,5 metra, to jest na razie 10. pozycja, ale moim zdaniem na spokojnie tutaj Jakub Wolny powinien dostać tą przepustkę do dzisiejszego konkursu. Matthew Soukup, szczęściarz, bardzo ładnie, wysoko leci, równo. Matthew Soukup, to jest pierwsza pozycja. Egzekwo z Mariuszem Lindvikiem, 128,19, bo patrzmy już na Patryka Gasienicę, to jest Amerykanin z polskimi korzeniami, krzywo troszkę się wybił, ale jest wysoko, ładnie łapie te metry. Będzie na 5. pozycji, nawet tam dostał 20, 123 metry, a Polak Jakub Wolny jest drugim oczekującym w tej chwili. Stefan Laje, zobaczmy co pokaże nam niemiecki skoczek, bardzo agresywnie się wybił. I łapał te metry, łapał 128, ale gorsze noty i jest na miejscu trzecim z pewnym udziałem w dzisiejszych zawodach. Filen Bartosz, Słoweniec, trochę za agresywnie się wybił, ale proszę Państwa, 129,19 i on prowadzi. Wow, aż się nie spodziewałem po wybiciu. Filipa Schönwald, Austriak, czy będzie trzeci Austriak w dzisiejszym konkursie? Bardzo ładnie, równo leci, ponad 120, to jest 6. pozycja, no wciąż drugi oczekujący Jakub Wolny, ale kwalifikuje się przecież 50, nie? No, czyli jeszcze ma spore szanse. Yevhen Marusiak, jedyny Ukrainiec, a i prawie upadek, łapał te metry, 112, ale raczej go nie zobaczymy. No i raczej też nie zobaczymy Domena Prevca. Ale jeszcze drugie tyle skoczków przed nami. Daiki Ito, pierwszy upadek, a mogłoby nie być dzisiaj upadków, 115 metrów. No, Domen Prevc zbliża się, a tymczasem Jakub Wolny już ma pewny udział w dzisiejszych zawodach tuż po kwalifikacjach. I Wy też zobaczycie na kanale tuż po kwalifikacjach konkursik. Naoki Nakamura, upadek, 125,5. Na linii wylądował ładnie. Się zagadałem, kurka wodna. Szkoda. Johan Andre Forfak, Norweg, popatrzmy. Bardzo ładnie, wysoko wyszedł. I czy może będzie to pierwsza pozycja? Tak jest, 19, 129,5. Prowadzi o 0,9 punktu. A teraz Roman Koudelka, jesteśmy już w połowie kwalifikacji, słuchajcie. Zaraz będzie połowa. Roman Koudelka z Czech. Również przyzwoicie, ponad 125, 126,5, dokładnie 9. pozycja. I Ryoyu Kobayashi dostał właśnie przepustkę do dzisiejszego konkursu indywidualnego. Natomiast pierwszym oczekujący jest Yukiya Sato, drugi Daniel Huber, trzeci Jernej Damjan, czwarty Stefan Kraft i piąty Domen Prevc. A teraz już na rozbiegu Robert Johansson, wąsacz, trochę za wcześnie się wybił. To jest dopiero 21. pozycja i jest trzeci oczekujący, nie? Czy drugi? Chyba drugi. Tak jest, drugi. Teraz Peter Preutz, Słoweniec. Domenowi nie poszło, ale na pewno Peterowi lepiej. Będzie miał chyba słabsze troszkę noty, ale jest to miejsce 13, nawet przed Piotrkiem Żyłą. Władimir Zagrawski, popatrzmy na Bułgara. Oj. No szkoda, mógł jeszcze tam złapać, a tylko 93,5. I popatrzmy na Pawła Wąska. Fajnie by było, jakby był komplet Polaków. Będzie, że znajdujemy się w Wiśle Malince. Ładnie wysoko wyszedł, nad bólą mu zawiało i opadł niestety Paweł Wąsek, 88,5. A teraz Kilian Payer, Szwajcar. No i kurde, wykrakają, no. Niestety wykrakają, natomiast Szwajcar bardzo ładnie, wysoko, agresywnie się wybił i to będzie top 5, top 6, 127,5. Ładne noty. Popatrzmy na Austriaka, Manuel Fettner. Ja bardzo kibicuję Karolowi Bis, because to jestem ja. I żeby daleko skakał. Żeby dostał się do drużynówki. 123 metry tymczasem Manuela Fettnera. I teraz Jonathan Learoyd, Francuz. Młody Francuz, który jest niezwykle waleczny, chociaż trochę zbyt późno się wybił. Ale ciągnął i kurczę, blaszka, flaszka. On jest trzecim oczekującym. Wow. Niesamowite. A kto wie, może nawet Paweł Wąsek się dostanie. Chociaż w to akurat wątpię. Okej, Andrzej Laniszek, słuchajcie. Słoweniec, bardzo ładnie położony na nartach. Agresywnie. Już myślałem, że się wywali, ale 125,5, ładne noty. I popatrzmy teraz na Filmi Zajca. Jeszcze złe warunki są. Ale już dostał zielone światełko i rusza Tymi Zajc w dół rozbiegu. Za wcześnie, trochę też za agresywnie, ale powinien moim zdaniem mieć ten awans, jeśli by się nie wywalił, a widzimy, że się nie wywalił. I popatrzmy na Daniela Andertandego, który wraca po kontuzji do letniego Grand Prix. Trochę nisko leci, ale jeszcze dalej. I znów wróciłem na słabsze loty troszkę. Ledwo ponad 120. A teraz Markus Eisenbischer. Ten to może odpalić. Aj, te lepiej niemiłosiernie. I chyba nie było nawet 120. 118, 26, ale z pewnością ma tutaj udział. Taki jest. Paweł Wąsek raczej nie ma szans. Ostatni, co ciekawe, będzie skakał Stefan Hula, a pierwszym oczekującym, słuchajcie, jest Stefan Kraft, drugi Domen Prevc, trzeci Jonathan Learoyd, a teraz już Aleksander Zniszczol. Go Olek. Tutaj trochę go zachwiało, ale ładnie leci i jest, mamy Polaka. Chyba w ogóle najlepszy jak na razie z Polaków, tak mi się wydaje, taki jest. Najlepszy z Polaków Olek Zniszczol. A teraz cena Preutz. Dosyć ładnie leci. No i powinien być w dzisiejszym konkursie. 26 pozycja, tak jest. Na spokojnie. I teraz Dominik Peter, Szwajcar. Popatrzmy jak skoczy. Młody Szwajcar, bardzo ładnie, agresywnie się wybił. To może być top 3. Tak jest, na trzecim miejscu. 129 metrów. I popatrzmy na Łukasza Chlawę. Teraz ładnie tutaj lecę. Bardzo mi to się podoba. 127,5. Teraz Żyga Jelar. Popatrzmy na młodego słoweńskiego skoczka, który za bardzo fał, ale jest to ponad 120 metrów. Jest to? 119? Kurka wodna. Ale tutaj wciąż pierwszy oczekujący jest Stefan Kraft. A zostało 16 zawodników? Chyba tak. Bez 60, a skacze 45. I Dimitri Wasiliew się nie myli. 125 metrów, 14 pozycja. Tomasz Wanczura. Popatrzmy na kolejnego z Czechów. Czechom tu dosyć ładnie idzie. Na polskiej Wiśle Malince i Tomasz Wanczura to potwierdza, również wysoko. Andras Schuler, popatrzmy na szwajcarskiego skoczka, ajajajajaj, Dominik Peter tak dobrze skoczył, ledwo ustał Andras Schuler, a tym samym Stefan Kraft ma już udział w dzisiejszym konkursie. I popatrzę teraz na Dawida Kubackiego. Dobry wiatr, bardzo wysoko, ładnie, równo leci. Dawid Kubacki, pięknie! 128,5. 19,5 to jest trzecia pozycja i teraz już Karol Lis. Skupmy się, bowiem to jestem ja. Za wcześnie się wybiłem, za bardzo V. 43, 107. Tak średnia. Anti-alto. Fin. O cholera. Nie wiem co się stało, chyba za bardzo się ucieszyłem tym Kubackim. 90 metrów. Maciej Kot, kolejny z Polaków. Popatrzmy. Jeszcze dużo Polaków przed nami. Ale ładnie wysoko Maciuś Kot ładnie ciągnął. To jest 9. pozycja. Brawo Maciek. Andrzej Semenić. Popatrzmy na kolejnego ze Słoweńców. Pełno ich tu dzisiaj. Ponad 120 przyzwoicie. 121, 27 pozycja. I teraz Richard Freitag. A tym samym przez to, że Karol Lis słabiej skoczył, Domen Prevc dostał się do dzisiejszego konkursu. Richard Freitag za bardzo wpadł i upadek. To 19. Nie wierzę. Jak ja mogłem nim upaść? Który jest Karol Lis? Drugi oczekujący? Co ja robicie? Konstantyn Schmidt. No to zobaczymy. Zobaczymy. A specjalnie tutaj nie będę psuł. Tym bardziej, że Konstantyn Schmidt pięknie wysoko leci. Możliwe, że obejmie prowadzenie. Nie, i jednak drugi, chociaż chyba najdalej dzisiaj, 130 metrów, tak jest, najdalej. I popatrzmy na Kamila Stocha. Go Kamilku. Ajaj, problemy nad bólą. Ale jest, jest pewny awans. Oddał ten skok, 32 pozycja. I popatrzmy na Czesmira Korziszkę, który w poprzednim sezonie świetnie się spisywał. Tak samo jak Yevhen Marusiak, że Yevhen Marusiak strasznie zepsuł skok. Teraz Czesmir Korziszek bardzo ładnie nie upadł, ale będzie miał słabszą notę. 23 pozycja i Ryoyu Kobayashi. No, on się chyba nie myli. Ryoyu Kobayashi. No. Raczej nie popełni tu żadnego błędu. Ba, będzie bardzo dobry skok. Ja nie wiem, czy on tu nie będzie prowadził. Tak jest, 130, piękne noty. To jest prowadzenie Ryoyu Kobayashiego. No pięknie tutaj odpaliła się ta torpeda. Simona mam na dwie nogi, jest szansa, chociaż wątpię, również Simi bardzo ładnie leci. Mimo tego, że na dwie nogi to raczej tutaj Karol Lis już nie ma szans, bo zostało tylko 2 skoczków. Andreas Wellinger i Stefan Hula. Za wcześnie się wybił, problemy, ale nie. Tutaj Karol Lis niestety dzisiaj poza. Co? Wow, prawie Andreas Wellinger się nie zakwalifikował. Yevhen Marusiak wciąż pierwszy oczekujący, ale został jedynie ten ostatni. Stefan Hula, Polaku, leć daleko. Ajajaj, przeniosło go nad bólą, jeszcze łapie i upadek. 58. A się tak pięknie wysoko wybił. Ajajajajaj, leży. Już tutaj pogotowie medyczne do niego podbiega. Mam nadzieję, że mu się nic nie stało. No i pierwszy oczekujący Karol Lis. Szkoda. Yevhen Marusiak cudem się tutaj zakwalifikował, ale nie będzie takich właśnie sław jak Richard Freitag, Daiki Ito. Również nie będzie Pawła Wąska, Stefana Huli. 3 Polaków poza dzisiejszym konkursem. Jak tam innym Polakom, słuchajcie, poszło? Najlepszy z Polaków do Dawid Kubacki na 5. miejscu. Szczęściarz na 7. Maciej Kot na 11. Bardzo ładnie. Tutaj się widać, Maciej Kot budzi trochę. Bardzo ładnie poszło Czechom, nawet egzekwo są na 17. miejscu. Patrick Gasienica na 20. Piotr Żyła na 30, Simi Aman na 29, wygrywa oczywiście Ryoyu Kobayashi, niesamowity. 35 ex aequo z Kamilem Stochem, Jakub Wolny. Również mamy Cenę Preutza, mamy Domenę Preutza, mamy Petera Preutza, mamy Junshiro Kobayashiego, więc wszyscy bracia są w komplecie. Jest też Stefan Kraft, Jonathan Learoyd, Yevhen Marusiak, Karol Lis niestety no, nie miał szczęścia, miał wielkiego pecha. Ja słuchajcie, zapisuję te kwalifikacje i się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie, proszę o słupki, łapki w górę i do zobaczenia już za chwilkę na konkursie indywidualnym w Wiśle Malince, pierwszym konkursie w kapeluszowym letnim Grand Prix z kochaw narciarskich. Żegnam się z Wami, do zobaczenia, pa pa!